Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Walker. W dzisiejszym odcinku otwieram sobie paczkę z petardami, którą zakupiłem sobie z pewnego internetowego sklepu. Tak, zakupiłem, nie dostałem za darmo. Czasem jest tak, że również muszę zakupić za swoje pieniądze petardy do testów. I od razu wam zdradzę tutaj sekret, że są tutaj petardy dosyć egzotyczne, takich za wiele testów ich w internetach nie ma, przynajmniej na polskich YouTubach. Więc myślę, że odcinki będą całkiem ciekawe. Co jest w środku, zobaczycie już za moment. Nie będę podawał, z jakiego sklepu to zamówiłem, gdyż wiadomo, z różnych przyczyn może coś być tu zniszczone w środku, czy jakieś, nie wiem, wada ogólna, a ja nie chcę robić antyreklamy temu sklepu. Sam sklep również nie wyraził tutaj chęci, żebym w jakiś sposób w ogóle powiedział o nich, także no, nie będę was o tym informował. Ja zabieram się za unboxing w tym momencie. Niestety mam trochę tępy nóż. Działa to na moją ewidentną niekorzyść. Solidnie wypełnienie tu widzę zrobione. W środku jakieś rolki po taśmach nawet tu włożyli. No dobra, co mamy w środku oprócz tego tutaj jakże obfitego wypełnienia? Oczywiście owy sklep poinformowałem, że będzie wszystko otwarte na odcinku, więc mają dobrze zabezpieczyć paczkę. No i się postarali. Ja to tutaj się pozbędę. I co? Pierwsze co to mamy? Petardy. Tak, petardy Black Death firmy Piromoravia. Dlaczego takie petardki zakupiłem? No miałem sporo tutaj próśb od was w komentarzach, żebym przetestował petardki Black Death. Oto są. 5 gram prochu zawiera pojedyncza petardy. Kolejne petardki to mamy Screamy. Petardy Scream. Takie egzotyczne petardki, zawsze chciałem sobie przetestować firmy Funke. Scream 3 Small. Mam nadzieję, że będą fajne. Tutaj zakupiłem sobie jakieś petardy, no szczerze mówiąc, patrząc po obrazku, sądziłem, że będą one większe. Privatex Spiro. Takie petardki małe. Ja sobie pozwolę zrzucić okiem, jak to wygląda. 10 sztuk mamy, to będą jakieś takie kurduple. No, takie główienka, ale mają plastikowe zatyczki oraz dosyć długi ląd, który lubi sobie wypaść, także umieszczę go tu z powrotem i mam nadzieję, że efekt ich będzie przyzwoity chociaż, bo jakość wykonania, no oprócz tego lądu, nie jest jakaś tragiczna. Gramatura jest podana, mamy pół grama prochu w jednej petardce, także no, średnio. Kolejne petardki dosyć znane, ostatnio się przebijają o uszy moje i nie tylko. Mamy FP5 od Funke Jumbo Color Whistling Thunder. Tak one się prezentują. Sławne petardy, które rzekomo posiadają 12 gram prochu. Ja nie wiem, o co tu chodzi. No niby 12 gram prochu, ich rozmiar, moment, prawdopodobnie na to nie będzie wskazywał, nie są jakieś ogromne, są takie może wielkości Dumbuma, coś takiego. I widziałem również filmik na YouTubie, gdzie gościu rozebrał taką petardę i tego całego 12 gram prochu, co powinna jedna zawierać, bo gówno miała 6. Także no, szkoda gadać troszeczkę w ciul, ale ceny tak zwane. Kolejne zakupiłem sobie, tego testu tych petard jeszcze nie było na moim kanale. Crazy Robots, podobno bardzo mocne petardy od firmy bodajże Triplex, tak? Aha. Chyba tak. Ale nie widzę tego podpisu, ale wydaje mi się, że są od Triplexa. Tak się te petardki prezentują, mamy 12 w parce, oczywiście będzie ich recenzja za jakiś czas. I jeszcze, żeby zapełnić paczkę takich tańszych, zakupiłem sobie petardki ACAB. No,
Tak one wyglądają. To jest w ogóle, a co by takie tutaj troszeczkę ze slangu kibiców, tudzież takich hultaj, jednak powiem jakiś tam skrót obrażający policjantów. No ale co, jedna taka petarka ma 1,9 grama prochu. Zobaczymy, czy warto sobie coś takiego zakupić. Podsumowując nasz krótki unboxing, jak mówiłem, zapłaciłem za to około 100 zł, lekko ponad. To mamy tutaj ACAB Magtresk, nie wiem jak te petarki oni się nazywają, Crazy Robots, FP5, Black Death oraz Scream 3 Small. Jeszcze zerknę sobie tylko, jak wyglądają nasze Screamy. Nie są porażająco wielkie, są dosyć małe. Tak się Screamy prezentują. A ich gramatura to... Gramatura Screamów to... 5 gram ma jedna petarda Scream mieszanki, także nie jest to jakoś mało, no wydaje się dosyć nawet dużo. Ale czy to dużo tak naprawdę, to wyjdzie już w praniu, w testach, które odbędą się niedługo. W tym momencie Wam dziękuję za obejrzenie, oczywiście zapraszam Was do wyczekiwania na te testy, również zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapeczki w górę, udostępnić też również, udostępnić ten film, pokazać go swoim znajomym i w ogóle. Także do zobaczenia.